Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W 2007 roku Miss Ukrainy została Lika Roman, chrześcijanka, dziewczyna, która otwarcie przyznawała się do swoich chrześcijańskich wartości i do tego, że chroni swoje dziewictwo aż do ślubu. I otóż ta Lika Roman po tych wygranych wyborach Miss Ukrainy zaczęła być sławna i zaczęła dawać prelekcje i spotykała się z wielu studentami, między innymi na aulach akademickich. I kiedy mówiła o swoich wartościach, często robiła taki mały eksperyment. Pytała będących tam chłopców na tej sali, mówi, gdybyście mieli do wyboru dwie dziewczyny, jedna z czerwonymi wymalowanymi ustami w miniówce w drodze od jednego nocnego klubu do drugiego z bogatym seksualnym doświadczeniem i druga skromna, która ma swoje wartości, swoją godność, która chroni swoje dziewictwo dla swojego przyszłego męża, dla dzieci. Którą byście z nich wybrali? Ale nie jako dziewczynę na jedną noc, tylko jako matkę, żonę dla swoich, żonę i matkę dla swoich dzieci. I mówi, że 98% chłopców, którzy byli na sali, mówiło, że tą drugą. I wtedy siedzące obok nich dziewczyny często zaczynały płakać i wychodziły, bo zrozumiały, że wczoraj były dziewczyną na jedną noc. Szóste przykazanie mówi, nie cudzołóż. W każdym z nas jest pragnienie pewnej wyłączności. I chcemy, żeby nasza miłość była wyłączna. I dzisiaj wielu ludzi zostało zranionych właśnie przez nieczystość i przez zapomnienie o tym właśnie przykazaniu. To przykazanie stoi na straży pięknej, czystej i wyłącznej miłości. I nie tylko na straży ciała, ale na straży serca. Dlaczego nie możemy tego robić? Przecież jesteśmy zakochani i już mamy wyznaczoną datę ślubu. Tak mówi chłopak czy dziewczyna do swojego narzeczonego, narzeczonej. I wtedy odpowiedź brzmi tak, bo widzisz, pragnę być wierny, wierna Tobie po ślubie, tak jak jestem wierna teraz Chrystusowi przed ślubem. Widzicie, dochować czystości przedmałżeńskiej nie jest rzeczą prostą, ale jest rzeczą bardzo piękną, która przynosi potem bardzo wiele owoców i piękna i bogactwa w małżeństwie. Ludzie niestety dzisiaj nie cenią sobie tego i jakby zapomnieli o tym przykazaniu. I nie znaczy to, że dawniej ludzie nie naruszali tego przykazania, że nie było grzechów cudzołóstwa, i prostytucji i innych rzeczy były, oczywiście. Ale ludzie wiedzieli, że to jest grzech, że to jest nie w porządku, że to jest naruszenie prawa. Natomiast dziś nie tylko, że się to akceptuje, toleruje, ale nawet się uczy dzieci w szkole nieczystości, rozwiązłości. Promuje się seksualność przedmałżeńską i promuje się, co najgorsze, homoseksualizm, który jest, trzeba to jasno powiedzieć, grzechem wołającym o pomstę do nieba.
Jest to grzech, który powoduje to, że wielu młodych ludzi nigdy nie będzie miało udanego małżeństwa, udanej i szczęśliwej rodziny. Chodzi tutaj o grzech, nie o samą skłonność. I teraz chociażby, nie wiem, co się działo, czy kto dopuszczał się tego grzechu, to nigdy nie możemy go usprawiedliwić, bo jest to grzech, który Pan Bóg powiedział, że to jest grzech przeciw naturze. I dlatego musimy na to mieć bardzo wielką uwagę. Bo ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, tak powiedział Jezus. I wczoraj nie powiedziałem wam jeszcze o jednej rzeczy, o antykoncepcji, która w tej chwili sprzyja rozwiązłości, niszczy miłość, truje kobiety i często jest powodem też zabijania dzieci poczętych, bo na przykład spirala jest takim środkiem wczesno, takim poronnym, które zabija dzieci. Antykoncepcja też jest grzechem. Pornografia, romanse. Często kobiety czytają romanse i niby nie dochodzi do grzechu nieczystości, zdrad, ale jednak serce jakby oddaje się czytaniu czy marzeniom, takim próżnym marzeniom, w których właśnie w tych romansach są opisane. Dalej jeszcze wspomnijmy, to ja już wam mówiłem o nieczystości, ale powiedzmy jeszcze o masturbacji, o rozmowach nieprzystojnych, sprośnych, żartach, pożądliwych myślach, gorszeniu młodych dzieci. I te grzechy często prowadzą do zatajenia w sakramencie pokuty. Przez swą wstydliwość często są powodem tego, że są zatajane. Dalej, chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa o różnicy między pokusą a grzechem. Żeby to wam tak prosto wytłumaczyć, wyobraźcie sobie, że na drodze waszej do pracy jest taki billboard reklamowy, który się od czasu do czasu zmienia. I idziecie do pracy i spostrzegliście, że na tym billboardzie pojawiła się jakaś taka nieczysta reklama, roznegliżowana pani czy pan. I to jest pokusa. Zobaczyliście, wczoraj tego nie było, ale dzisiaj rzuciło wam się to w oczy. Jeżeli opuszczamy wzrok i idziemy dalej, to była to tylko pokusa. Ale jeżeli zatrzymujemy na tym wzrok, oglądamy, rozmyślamy o tym, kiedy poddajemy się tym treściom, które on ze sobą niesie, wtedy popełniamy grzech. Pokusy przychodzą i nie są grzechem. Natomiast grzechem jest to, kiedy my poddajemy się pokusie. I jak temu przeciwdziałać? Jak żyć w czystości? Przede wszystkim żyć z niepokalaną, z Maryją. I modlić się, modlić się, modlić się. Modlić się na różańcu i prosić też o czystość. Maryjo, Matko Niepokalana, Ty, która masz czyste serce, która jesteś niepokalanie poczęta i która zachowałaś dziewictwo i czystość serca, prosimy Cię, wstaw się za nami, słabymi, grzesznymi, abyśmy umieli dochować czystości. Prosimy Cię o to. Prosimy też świętego Józefa, męża sprawiedliwego, który swoją piękną miłość przeżywał u boku Najświętszej Marii Panny. Pan z wami. Niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.